Cześć kochani, z tej strony Sylwia, Shiny Sy, miło mi Was znowu tutaj witać na moim kanale. Dzisiaj będzie film o strojach kąpielowych, czyli coś bardzo na czasie. Mam nadzieję, że one Wam się przydadzą. Przy okazji od razu napiszcie, gdzie się wybieracie na wakacje, albo może już gdzieś byliście. My na domek, więc mega się cieszę, tak wiecie, rodzinna atmosferka i tak dalej. W tym filmie będą tipy, będzie niespodzianka. No i przeszukałam propozycje sklepów internetowych, pokażę Wam różnego rodzaju stroje, różne kolory, wzory, kroje. Zaczynamy! Jeśli ten przegląd Wam się spodoba, to będzie mi miło, jeśli klikniecie łapkę w górę, ponieważ pokazywanie się w stroju kąpielowym w internecie to jednak jest jakieś tam przełamanie się. Czasem zdarzy się tam jakiś jeden hejter, który mi wytyka, co jest nie tak. Wiem, no nie jestem ideałem, daleko mi do tego, ale co tam. Także jak macie ochotę dodać otuchy, dajcie łapkę w górę. A jak ktoś jest tutaj nowy, no to zachęcam do subowania, będziecie mieć powiadomienia o kolejnych filmach. Teraz zdejmuję już to wdziano i wskakuję w coś bardziej kusego, czyli w pierwszy strój. Względy higieniczne i organizacyjne. Organizacyjne. Pamiętajcie, że wszystkie linki czy referencje, żeby coś znaleźć, macie w opisie. Jeśli chodzi o referencje, to jak macie dany sklep, to kopiujecie to, wklejacie w lupkę danego sklepu. Jeśli coś jest dostępne, to Wam wyskoczy. To taka mała instrukcja. Higieniczne względy. Ja każdy strój mierzę na swoje własne majtki, więc jakby coś wystawało beżowego, nie przestraszcie się. Wiem, że stroje kąpielowe są zabezpieczane takimi specjalnymi foliami, ale no nie jest to do końca przyjemne mierzyć coś na folię, więc ja po prostu mam na sobie bieliznę. Cielistą taką, żeby nie odwracała uwagi. No i myślę, że możemy przejść do tego cudeńka. Teraz będę mierzyć stroje ze sklepu Astratex. To jest sklep, który ma i bieliznę, i stroje, i jakieś takie narzutki, parea, i akcesoria do bielizny. Ja mam od nich już sporo rzeczy, nawet piżamę mam moją ulubioną, tą serduszkę, o którą często pytacie. No więc tu właśnie model od nich. Przepiękny jest, po prostu czuję się w nim mega komfortowo, bardzo mi się podoba. Wiecie, jak już decyduję się na strój jednoczęściowy, może tak się wydaje na ogół, że jednoczęściowe stroje to są te takie nudniejsze, jakby a la gorsze. Tak wiecie, w cudzysłowie gorsze. To chcę, żeby ten strój był po prostu taki wow, żeby coś miał bardzo oryginalnego. No i po pierwsze, ten jest na jedno ramię, ma łączone pasy materiałów, tutaj ma taką na brzuchu siateczkę, więc widać mojego kolczyka. Taka wspominka, od gimnazjum go mam, ale cały czas bardzo go lubię. No i co najlepsze, zobaczcie na tył. Tutaj to jedno ramioczko przechodzi w dwa, co naprawdę daje taki fajny efekt. Jestem ciekawa, Cyrylu, co ty o tym sądzisz? W ogóle wyglądasz jak z Baywatch. Słonecznego patrona. Serio? No. Oj, nie czerwone i trochę więcej siedziało. Ale mimo to czuję, że stoi przede mną moja prywatna, domowa Pamela. Model dwuczęściowy. Słuchajcie, stroje kąpielowe też mogą nawiązywać do trendów. I tutaj mamy trend na te wiązania. Na pewno już widzieliście, że w sieciówkach jest pełno tego rodzaju bluzek, topów, więc bikini też może być w tym trendzie. I co fajne, to na przykład taką górę można właśnie wykorzystać pod oversize'ową, na przykład czarną marynarkę, jako top. Do tego wyższy stan spódnicy i spodni, naprawdę to będzie wyglądało przepięknie. Strój jest świetny, ponieważ fajnie zbiera piersi. Ma tutaj takie wkładki usztywniające, które można sobie wyciągnąć. Ja je sobie zostawiłam, bo po prostu jakoś tak fajnie to trzyma kształt. Można sobie go tutaj zawiązać na fantazyjną kokardę, bądź właśnie skorzystać z tych zawiasów, które tu widzicie. Majtki też są wiązane, więc idealnie dopasowują się do figury. I jeszcze słuchajcie, przy nim była metka, że jest UV protection, czyli to jest jakiś materiał ze specjalną ochroną. Jest to mega, mega ciekawe. Tutaj taki granatowy strój z plecionką. On jest określany jako triangle, czyli trójkątny, że te miseczki ma w kształcie trójkąta, co uważam, że wygląda bardzo ciekawie. I on ma, słuchajcie, prześliczne zapięcie, które jest w kształcie koniczynki. Nie wiem, no taki detal, a tak jakoś miło spojrzeć. Jak to zobaczyłam, to naprawdę uśmiech się pojawił na mojej twarzy. Bardzo fajne te supełki, super wyglądają, no. Ten jest chyba najmniej zachowawczy ze wszystkich trzech. Znaczy tak? Najbardziej zachowawczy. Tak? Najbardziej, no taki plecionka elegancki. I no, tak, a nie wiesz, ten pierwszy? Ten pierwszy to była seks bomba, ten drugi też. A ten trzeci jest taki, że wiesz, narzutka i taka dama na plaży z drinkiem. Słyszycie? No dobra.
To jest czwarty model z Astratex. Zaraz zaczniemy blok Zary. I co tutaj mogę Wam o nim powiedzieć? To jest strój w klimacie retro. Z podwyższoną linią ramion, nie ramion. Z podwyższonym stanem. Tak. I tu jeszcze jest coś ciekawego. Taka zakładka, że można sobie wywinąć tę falbankę. I wiecie, już w poprzednich jakichś przeglądach strojów mówiłam Wam o tym, że właśnie nic tak świetnie nie trzyma boczków i brzuszka w ryzach, jak właśnie te majtki z wysokim stanem. Więc ja je też bardzo lubię, bo po prostu naprawdę komfort ich noszenia jest mega. One są też mocno wycięte na pupie, więc w ogóle nic tam nam nie wystaje. No i dodatkowo ta góra. Fajna, bo jest taka mocna, zabudowana, czuję się w niej pewnie, że nic mi nie wyskoczy. Dodatkowo jeszcze te ramionczka można odpiąć i mieć taką bardotkę bez tego tutaj. Na początku filmu wspominałam Wam o niespodziance, więc tutaj teraz Wam się na ekranie pojawi kod, który da Wam zniżkę. Jeżeli coś Wam się spodobało w Astratex, no to będziecie mieć taniej, więc się mega cieszę, że to się udało załatwić. Ale nie tylko na to, co pokazywałam, na wszystko jeszcze wszystkie szczegóły zawrę Wam w opisie. No, to dalej, mierzymy. Tadam, zaczynamy blok z Zary. Cyryl poza kamerą powiedział, oh fuck it. Mogę to powtórzyć, oh fuck it. Ale czy fajnie, czy nie? Dziwnie. Dziwnie chyba. Zostajemy w klimatach retro, w dziwnych klimatach retro. Mamy taki no, wzór nawiązujący do lat 70. Jeszcze ta kokarda, ale jak to Zara? Moim zdaniem jest to wysmakowane i fajne. Mamy tutaj regulowane ramionczka, które możemy odczepić. On jest związany z tyłu, więc jakby co, można go sobie dobrze dopasować. No i na metce zauważyłam, że jest napisane reversible, czyli te majtki są dwustronne. Jest do nich doszyta metka, ale patrzyłam, że tak lekko nitką, więc chyba Zara myśli, że mamy sobie to odpróć. I po prostu majtki mamy dwustronne, druga strona jest dopasowana do kokardy. Słuchaj, ja bym tego nie ubrał. No, domyślam się. Po pierwsze dlatego, że nie mam piersi. Po drugie dlatego, że to chyba nie jest jednak fajne. Nie jest? No Zara... Często robi mega dziwne rzeczy, które po prostu wpadają, łapią trend, wiesz, tak. Puh, jak smoka wejście. A to jest chyba jednak pomyłka. No dajcie znać, co wy sądzicie, bo ja uważam, że to jest Twoja mama miała ciekawe. Na lubię pomyłka. Ciebie robili to pomyłkę. Jak ciebie robili to pomyłka. I tutaj w Zarce udało mi się złowić samą górę w kolorze czarnym. Dołu nie było akurat do tego stroju, ale no to bez problemu, bo to wiecie, w każdej sieciówce czarne gadki jakieś są, więc można sobie dopasować. Ten strój, widzicie, też nawiązuje jak tamten Astratex do trendu nawiązania, z tym, że tamten był serio wiązany, a ten ma taki zatrzask. Po pierwsze, nie byłam w stanie sama tego zapiąć i Cyry też się z tym mocował. I no jakby tego już nie można sobie tak fantazyjnie dopasować. Na przykład ten jest dla mnie nieco za obcisły, to mnie trochę ściska, więc tutaj uwaga na ten strój. Tak byłby spoko, ale niestety za mocno też nurki ściskają i zapięcie jest totalnie do kitu. Kolejny totalnie szałowy i wykręcony model. No, ogromna jest ta kokarda, ale kolor jest totalnie w trendach, naprawdę. Ten odcień różu jest teraz bardzo modny. No i ten strój to już na pewno może nam posłużyć za top, bo nawet do jakiejś sukienki, do spódnicy, przepraszam. Syl, nie powinno się mylić. Tylko faceci mylą sukienki ze spódnicami. No, do jakiejś spódnicy czy do spodni, no to naprawdę wygląda wystrzałowo, z tym, że już się trudniej rozebrać z tego, bo to trzeba wszystko zdjąć w dół, na przykład, żeby pójść do toalety. Ale jeżeli jesteśmy po plaży i chcemy od razu się na szybko wystroić i nie mam czasu, no to będzie git. Taka różowa landrynka trochę z ciebie się zrobiła. Trochę tak. W ogóle jeszcze tu bym widział taki kapelusz z takim gigantycznym jak rondem. Jak Jacques Mews ma taki ogromny, no. Ale niestety za miliony, więc nie będę mieć takiego kapelusza. Słuchajcie, no tym strojem to jestem szczerze zachwycona. Nie dość, że jest na jedno ramię, to jeszcze tutaj ma taką marszczoną kreskę, jakby majtki się łączyły z górą. Super efekt to daje. No i jeżeli by nie było tego marszczenia, no to byłby po prostu prosty, zwykły, a tak jest efekt wow. Ma tutaj takie usztywniane wkładki, które można sobie wyjąć, ale przy białym to raczej bez sensu to robić, bo jakbyśmy się zmoczyły, no to wszystko by nam prześwitywało. Ja nie lubię, jak mi coś prześwituje, więc sobie zawsze zostawiam te takie wkładki. No... Mogę Wam ten strój z całym sercem polecić. Uważam, że jest piękny. Jest idealny, brakuje Ci jeszcze tylko... opalenizny. I bransoletki z muszelek na stopę. Właśnie.
No i teraz zabieramy się za markę H&M. Ten strój jest naprawdę pięknie wykonany. On ma tutaj z boku delikatne marszczenia, które są po prostu idealnie tutaj odszyte. Kolor jest taki jakby lekko wyblakły, ale moim zdaniem dodaje mu to uroku. Tutaj mamy tak na krzyż, więc jest wygodnie, wszystko się dobrze trzyma. No naprawdę jest to bardzo ładny strój. Strój dwuczęściowy, do którego są takie majtki do kompletu, one są w dwupaku, są zszyte, dlatego ich nie mogę na siebie przyodziać. O, jest tu napisane, że 82% to poliester z recyklingu, jakby kogoś to interesowało. Tak możecie sobie to wyobrazić, jakby to wyglądało. No i co do tego stanika, to jestem stanowczo na nie. Jakby tutaj mi prawie już wyskakuje. To jest jakieś takie niedopasowane, no nie wiem, dziwne, bo elastyczny materiał, no to powinien fajnie przylegać. Zobaczcie, tu się robi taka beznadziejna falbana, no nie podoba mi się to, więc jestem na nie. I tutaj znowu sama góra, majtki są od innego stroju. Często tak jest w sklepach internetowych, że osobno się kupuje góry, osobno doły, więc ja po prostu stwierdziłam, że chcę Wam pokazać jak najciekawsze rzeczy. Nie zamawiałam na siłę do każdego majtek, no bo po co, a tutaj chciałam zwrócić uwagę na górę, która moim zdaniem jest przepiękna, po prostu ona wygląda tak na bogato. Te wiązanie jest takie, nie jak w tej Zarze, wielka kokarda, tylko takie eleganckie, wysmakowane, no ja jestem tym zachwycona. Tutaj również sama góra i jak go zobaczyłam na stronie i na żywo, to stwierdziłam, wow, jak ekstra wyglądają te wycięcia w kształcie kółek, ale jakoś na mnie nie do końca podoba mi się ten efekt, ale sam strój w sobie jest przyjemny, fajnie wszystko trzyma, ma taką usztywnioną wkładkę, więc ekstra, ma regulowane ramionczka, ale jakoś, no nie wiem, wizualnie na mnie te półkola jakoś nie do końca mi grają. Kolejna H&M-owa ciekawa góra. Słuchajcie, no to jest naprawdę fajna opcja przy tych dwuczęściowych strojach, że jeżeli mamy takie klasyczne barwy jak czarny czy biały, to możemy sobie po prostu kupić bazę w postaci czarnych majtek i do tego na przykład co roku tylko dokupować sobie inną górę, taką właśnie fantazyjną. Ta jest po prostu świetna. I tutaj mamy model z głęboko wyciętym dekoltem, ale dobrze tu wszystko przylega, więc no risk, że coś tam wyleci. Jestem ciekawa, Cyryl, jak odbierasz te falbany. Czy są kiczowate, czy eleganckie? Spoko. No, czyli widzicie, te jak na męski gust są spoko, więc o tym stroju mogę powiedzieć to samo. On jest spoko. Przechodzimy do marki Bershka. Jak jest Bershka, to będzie totalny ogień, bo mają odpalone te stroje, więc przygotujcie się zaraz na szok. Ale skupmy się na tej górze. No niestety coś tu poszło ewidentnie nie tak. Mnie nie ma ognia, tylko jest co najwyżej popiół po ognisku. Bo wiecie, podszewka wyłazi, jakby próbowałam to uformować, a to i tak wyłazi. No i kusy jest ten strój, ale to by mnie nie przeszkadzało, gdyby nie to, że jest no niestarannie wykonany i po prostu podszewka ta czarna tutaj się wyłania na pierwszy plan. Więc sorry Bershka, ale nie. Ja uważam, że te moje wystające majtki dodają tutaj całości pikanterii. Stroje z Bershki, ja bym to ujęła, że one są tak zwane niepewne. Nigdy nie wiesz, gdzie ci się coś rozwiąże, gdzie ci ktoś coś wyskoczy. Bo tutaj naprawdę tak jest, wiecie, że przesuniesz ten paseczek i robi się groźnie. Dodatkowo tu mamy taki sam problem jak w poprzednim stroju. Wyłazi podszewka. No i majtki, one są takie suwane, że tak sobie można zrobić taki siup, taką roletę, ale zobaczcie, jak one są tak. To wygląda jak jakiś papier. Ogólnie ten strój mi się kojarzy z imprezą na basenie w Kalifornii, gdzie wszyscy łykają ekstazy. LSD jakiś. Albo LSD, no. No totalny odpał, ale jak to przy Bershce. Tu mogę zaśpiewać piosenkę. U, lala, aha, u. Lala, aha. Ja, dobra, miałam na sobie w życiu dziwniejszy strój, bo rok temu robiliśmy też przegląd strój, też zamawiałam z Bershki, ale no, ten sklep nie przestaje mnie zaskakiwać. Wycięcie głębokie, tu wiązania, tył się trzyma na takich dynksach do... Wydaje się, że on w ogóle jest bardzo niebezpieczny. Jest niebezpieczny. Wiele rzeczy może pójść źle. Mhm. Może wypaść, bo zobaczcie, tu już jest taka cienka granica. Oh my god, jest dziwnie. I tym pozytywnym akcentem na koniec się tutaj z Wami żegnam. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, że przegląd Wam się podobał. Pamiętajcie o łapkach w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!